Słuchajcie, dzisiaj trochę o marzeniach porozmawiać. Wydaje mi się, że wszyscy mamy dzisiaj jedno marzenie, prawda? Żeby gdzieś tam, wiecie, w Moskwie, tam, gdzie te drzwi się tak otwierają, gdzie jest ta klamka u góry, nie? Żeby ktoś tam jednak zawiasy podpiłował, nie? Że tam jest Władimir Władimirowicz, chyba, i po robocie. Ale powiem wam, jednak na początku roku miałem trochę inne marzenia. Wydaje mi się, że wy też, bo ja na początku roku chciałem się, żeby to całe gówno się już w końcu skończyło. Żeby ten cały srowit się skończył, pamiętacie? Wszystko było objawem. Gdzieś tam zaswędziało, kurwa, chory, nie? Gdzieś tam zakaszlał chory. Po prostu masakra, nie? Słuchajcie, u mnie w Gdyni moi znajomi to byli tacy panikarze, że wszystko było objawem. Na przykład, jak ja byłem u nich w chacie, to zawsze poszedłem do nich do łazienki i wylewałem im perfumy i nalewałem wody. Oni na drugi dzień psz, 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 psz. Ja pierdolę, nic nie czuję! Leć po test do Lidla! Wszystko było objawem. Mi się wydaje, że nas to dlatego straszyło, bo nazwa była chujowa. COVID, SRS, SS, SS. Nazwa nas straszyła. Wyobraźmy sobie, jak to by się nazywało Lodzik. Czy lepiej by się nie kojarzyło? Oczywiście, wiadomo, byłyby tam dwie strony, tak jak zawsze, nie? Że tam jedni by tam krzyczeli: o, musimy nosić maseczki, tylko maseczki uchronią nas przed Lodzikiem. O! Albo druga strona tam by pod Sejmem skandowała: nie zamykajcie nas, chcemy pracować, Lodzik nie istnieje, sami sobie zróbcie Lodzika. Albo tam celebryci by się wypowiadali, nie? Tam najmądrzejsza we wsi, perfekcyjna pani domu, Małgorzata Rozenek tam by wychodziła i: no, ja nie miałam Lodzika. Mnie przed Lodzikiem uratował test białej rękawiczki. I tam pokazuje, jak tam wyciera Radziowi poprzeczkę. Tam, o, dosucha, bo na mokrym się brud trzyma. O, Gosiu, może raz ściągniesz rękawiczkę? Nie mów do mnie teraz! Albo nasz minister zdrowia stawałby, wiecie, jak co tydzień na ambonie i tam: no, drodzy państwo, problem jest poważny, bo dla osób starszych Lodzik może zakończyć się śmiercią. Albo: nadchodzi nowa fala Lodzika. O mi Lodzik! O mi Lodzik charakteryzuje się drapaniem w gardle. A w ogóle, czy ja już jakiegoś liftingu potrzebuję? Coś? Czoło? Tak. Jakaś medycyna estetyczna? Są jacyś blacharze? Lakiernicy? Coś jebie nitro mi tu, kurwa, tak cały czas tak. A tutaj, tutaj. I co? I co? Tutaj, góry. O, góry, wiszę, kurwa, na ramię. I co, już jakiś lifting potrzebuje, ziomek? Kosmetyczka pewnie, co? Na wizytówkę dostanę. A, żona blacharza. Czyli żona blacharza to jest...